kraj! Nigdy więcej! Nigdy więcej! Nigdy więcej! Nigdy więcej! Nigdy więcej! Musimy jako społeczeństwo się sprzeciwić tej fali terroru i nie pozwolimy na to, żeby tego typu sytuacje miały miejsce w tym mieście, ani w żadnym innym. Musimy społecznie działać razem i solidarnie, nie dając się zastraszyć bandzie troglodytów, którzy terroryzują to miasto. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że jesteśmy razem, solidarni z mieszkańcami Białegostoku, po to, żeby z ulic tego miasta usunąć skrajnie prawicowy terror. Tutaj dużo jest na temat stereotypów różnych narodów, na przykład Hiszpanów, Niemców, Polaków. Jest też o nietolerancji wobec islamu, na temat bezkarności Marines z Iraku, którzy wymordowali 24 nieuzbrojonych cywilów i są bezkarni. Mam o osobie niepełnosprawnej. Mam o islamie, nie znam tolerancji, tak? I o mężczyźnie, który latami znęcał się nad żoną. I ta kobieta zmarła. Chyba tyle. Dyskryminacja mniejszości kaszubskiej. Też Kaszubi uważają, że nie są mniejszością, jednak jak wiadomo, wszyscy Polacy tak jakby uważają. Ale tam chyba nic w ogóle nie ma. Z tym, że też jak koleżanki chciałam zrobić się coś bardziej społecznego. I takie w sumie mało ważne sprawy, jak artykuł trzeba pospieszyć się, by dostać 100 zł pomocy. Tu chodzi o to, że dzieci, które są niepełnosprawne, ze względu na to, że są niepełnosprawne, mają pomoc od tych 100 zł dla rodziców swoich, żeby pomóc, nie wiem, kupnie leków czy coś, co jest głupstwem, bo te 100 zł nic nie daje. O tak, oczywiście homoseksualiści są dziećmi bożymi i należy im się szacunek, ale nie oznacza to, że należy ich pokazywać w serialach dla młodzieży jako modele godne naśladowania, jako ludzi lepiej niż inni, ukształtowanych i pełni przeżywających swoją egzystencję. Czy uważa Pani, że kobiety w Polsce są traktowane na równi z mężczyznami? Proszę zobaczyć, że inaczej wychowuje się chłopaków, inaczej dziewczyny. Pewnych rzeczy dziewczynom nie wypada robić, chłopcy nie muszą. W wielu domach tak to jest rozgrywane. I te inne podejście do płci przerzuca się później chyba na stosunek tego sposobu traktowania. Pytanie, czy zawsze chciałybyśmy być równo traktowane? Myślę, że w naszej rzeczywistości jest ogromna ilość nierówności społecznych. Ale ja bym się chciała skupić tutaj, powiedzieć się o pewnej ważnej kwestii nierówności, która dotyczy przede wszystkim i jest związana z płcią. Kobiety w Polsce, ale też na świecie są świetnie wykształcone, są lepiej wykształcone niż mężczyźni, natomiast mniej zarabiają i to statystyki pokazują, że około 30% mniej zarabiają niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. To jest jedna dyskryminacja, to jest jedna nierówność. Myślę, że to jest ten problem, który... Ponieważ masz ciemniejszy kolor skóry trochę, w naszym mieście rzadko spotykamy. Czy spotykasz się z rodzajami dyskryminacji? Spotykałem się wcześniej, jak byłem młodszy, ale teraz to w żadnym stopniu nie robi różnicy między mną a na przykład tobą. A jakie to były sytuacje? No dzieci, zważywszy na to, że miałem właśnie ciemniejszą karnację, nazywały mnie czy to murzynem,
czyta czarnuchem, ale to tylko w sytuacjach, kiedy jakoś się im tam naprzykrzyłem. Teraz jest nie takiej sytuacji? Teraz ich praktycznie w ogóle nie ma. I nie masz w związku z tym żadnych nieprzyjemności, czy na ulicy, czy w szkole? Nagrywa się? Idzie murzyn asfaltem i widzi dżdżownicę. A dżdżownica mówi... Nie, źle. Idzie murzyn asfaltem i widzi dżdżownicę. I mówi... O kurde, dżdżownica. A dżdżownica mówi... O kurde, ale ten asfalt krzywo położyli. Wchodzi ktoś nowy i teraz pytanie moje jest takie, czy... Ta osoba, która była wcześniej jakby wykluczona, czy ona postępuje tak samo w stosunku do tej osoby, która przyszła nowa? Gdzieś przyszedłem jako nowy do tej szkoły i ja jakoś to czekałem, no. Wiedziałem, że mam to gdzieś. Teraz doszedłem do tej grupy tych prześladujących tych nowych, ale ja się zbytnio tym nie interesuję. Może nie przeze mnie akurat, tylko przez inne osoby, ale jest sprawdzana, no. Ty wytrzymałeś, nie wiem dlaczego. Niektórzy ludzie to robią, ale może tak lubią. Mam to gdzieś. Ale większość się przepisuje z tej szkoły. Po prostu. Jeszcze jakiś? Jeszcze jakiś? Na razie to słyszę. Kiedy barakowałem, przestałem być prezydentem USA. Kiedy zgłosi się po niego właściciel. No co do homoseksualizmu, mam przyjaciół gejów, tylko że... No, nie widzę, żeby byli specjalnie dyskryminowani z tego powodu, bo nie mają tego wypisanego na twarzy. Więc jeśli są dyskryminowani, to z innych powodów. No, na przykład wyglądu. Że grzywka, nie wiem, ciemne ciuchy. To, że raz jest emo, no i czasami się nasuwa, że pedał. Na przykład na blogu u nas jest napisane Murzyn to frajer. Pewnie napisane zostało przez jakieś młode osoby, które pewnie nie znają żadnej osoby czarnoskórej i nic o tym, o tych osobach nie wiedzą, jakie to są osoby i dlatego. Mówi się, że pozory mylą. No i jak zobaczę jakąś dziewczynę ubraną skąpo, to od razu wiem, że nie mam o czym z nią rozmawiać. Przepraszam. Bo jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o inteligencję czy o cokolwiek innego, to wszystko niezależnie od naszego wyglądu. Bo osoba ciemnoskóra może być tak samo, nie wiem, mądra i oczytana jak my. I to nie ma różnicy. W sumie nie wiem, jak się za bardzo zachować w kontaktach z osobą ciemnoskórą. I kurczę, przecież wiem, że to jest normalna osoba i taka sama, ale nie wiem, mam wrażenie, że mogą ją niechcący obrazić, jeżeli coś powiem. I w sumie wychodzi na jedno i to samo. Jest taki, mogę powiedzieć, stereotyp piłkarza, tak? Jak mówiliśmy o stereotypach wcześniej, że piłkarz to jest jakiś przygłup, tak? Narcyz. Przygłup, o, narcyz, to założy jakieś świecącą koszulę, złote buty i idzie wyrywać panienki na imprezę, tak? Taki stereotyp, tak? Ten krąży. No i ja tak niechętnie, przyznam się, że niechętnie się przyznaję do tego, że gram w piłkę, tak? Że jestem piłkarzem. Też się spotkałam z dyskryminacją względem i mniej moich znajomych, może trochę więcej w poprzednich latach. No i to było takie klasyczne. Emo, bruda, spank, pokaż ręce. No to dzisiaj czasami tak jest, nie wiem, w autobusie, na ulicy, w lesie, w różnych miejscach. No nie można nawet pójść na spacer do lasu, zaraz emo. No. Jak czasem kolega do mnie mówi, ty Daniel Jan, słuchaj, ale ty to jesteś dziwny. Ja się go pytam, no dlaczego? On do mnie mówi, bo siebie się wszyscy śmieją i ty się sam z siebie śmiejesz. Ja do niego z takim spokojem powiedziałem, że to co ja mam, może usiąść i płakać? Udaję, że nie wiem o co chodzi, a jak wiem, no to się śmieję razem z nimi. No bo co mam, nie ma co się załamywać. Raz wyjdzie coś, teraz nie. Moim zdaniem dyskryminację trzeba rozpatrywać przez pryzmat tolerancji. Brak takiej tolerancji dla wyglądu czy seksualności
to musi być domena słabo rozgarniętych ludzi, przyżartych skrajnościami spod fach katolicyzmu, konserwatyzmu czy tradycji. Uważam, że w dzisiejszych czasach jest sporo ludzi, którzy próbują znaleźć się w grupach powszechnie nietolerowanych. Ale po co? Sam nie wiem. Pewnie nigdy się nie dowiem, bo to indywidualna decyzja każdego z nas. Czy nie uważacie, że manifestowanie oryginalności ubioru to skrajny idiotyzm? Czemu pozwalamy, aby nasz ubiór, nasze opakowanie decydowało o naszym wnętrzu i grupie społecznej, która jest odgórnie narzucona przez społeczeństwo, które podąża za schematem narzuconym przez media? Oryginalności nie da się osiągnąć w matematycznie opisanym świecie. Ale na dzień dzisiejszy Menel Skanów jest o wiele bardziej oryginalny niż hipster. Z tego co powiedziałem wynika, że wolność osiągniemy w momencie końca naszej egzystencji. Może stąd teraz tyle samobójstw. Nie znacie różnego rodzaju kawały tak zwane, nie? No więc właśnie, to nie jest, znaczy, to może być niezbyt przyjemne też doświadczenie, nie? Ale wszyscy się, że tak powiem, śmieją z dowcipu, a tak naprawdę ma to zupełnie inny podtekst, nie? Więc to głównie są jednak Żydzi, ciemnoskórzy, homoseksualiści, blondynki, są też osoby niepełnosprawne. Blondynka zawsze w ciąży i taka pierwsza myśl, która przeszła jej przez głowę, jak myślicie, jaka? A może to nie moje? Dziecko z Downem mówi do mamy, mama mu odpowiada, ja ci dam kurwa sarki. Jaka jest różnica między Rumunką a bombą atomową? Bomba ma troszeczkę większego grzyba. Zaufany cygan to jaki cygan? Na chuj mi ta chata. Teściowa przyjeżdża do zięcia i mówi: dzień dobry zięciu, przyjechałam tu na tyle, ile będziesz chciał. A to mamusia nawet chlebacji się nie napija. Dlaczego Chińczycy są żółci? Bo sikają pod wiatr. Nie, to ja. Jakiego koloru jest murzyn? Czarnego. Nie, jest przezroczysty, tylko wypełniony główną. To ja właśnie podobno. Ile stron Żynka? 9 miesięcy. Czym różni się polska galerianka od chińskiej galerianki? Polska galerianka mówi, kup mi spodnie, zrobię ci loda. Chińska galerianka mówi, kup mi loda, zrobię ci spodnie. Wraca mąż po pracy do domu, a żona krzyczy z sypialni. Kochani, nie zrobiłam ci obiadu, ale leżę naga w łóżku. A mąż do niej, to co ty kurwa robisz? Ubieraj się i do garów. Miałam coś podobne. Gienka, zrób obiad. Który mus jest najdroższy? Blondynki, bo jest nieużywany. Stoi dwóch Żydów w kolejce do spalarni. A. Jeden pyta się drugiego, która godzina, a drugi mu w pół do kamina. A czy nie sądzisz, że właśnie takie żarty kreują jakieś wyobrażenie o tych ludziach? Też to jest prawda. No, ale to było... Na przykład większość osób może się nie spotkać z osobą czarnoskórą bądź osobą innego wyznania, bo prawdę mówiąc, żyjemy w Białymstoku, mieście, gdzie naprawdę jest mało tego typu ludzi. Mało, bo w sumie nie dziwię się, że nie chcą przyjeżdżać tutaj, gdzie wystarczy na przystanku spotkać czarnoskórego mężczyznę, to już od razu jacyś drasi go potłuką. I właśnie za to, co mi mówią. No ale spotykasz się z takimi ludźmi, czy raczej nie masz z nimi kontaktu? Kiedy jestem poza miastem, w jakimś większym mieście, tak jak Warszawa, to częściej pojawia się tacy ludzie. Jak myślisz, im przeszkadza, że takie typu żarty są widziane na ich temat? Sądzę, że w większości tak. Nie sądzę, żeby każdy z nas chciał za każdym razem, kiedy wychodzi z domu, słyszeć jakieś rasistowskie żarty. Waszkowice leżą w Małopolsce koło Nowego Sącza. Jan Nikuta.
jedyna w Maszkowicach szkoła podstawowa. Na pozór zwyczajna. Na pozór, bo jest w niej oddzielne wejście dla romskich dzieci. Do tego większość z nich uczy się w osobnych klasach. Zasłanie tak. Takie, że dla nich to na przykład, że lekwencja się psuje dla polskich dzieci. Chodzi o to, jak tłumaczy dyrektor maszkowickiej szkoły, że mali Romowie regularnie opuszczają lekcje i nie nadążają za polskimi. Stąd segregacja. Dzięki temu od 3 lat te dzieci mogą kończyć szkołę podstawową, mają obniżone wymagania i tam kończą szkołę podstawową. Kończą, ale wolałyby, by nauka wyglądała inaczej. Lepiej, aby chciałem z Polakami chodzić do szkoły i się uczyć, bo tam jest dobrze. Ale polskie dzieci Romów nie chcą. Bo my jesteśmy Polacy, a oni są w innej tradycji. Normalnie, średniowiecznie. Czemu jest to tak? Ale ja myślę, znalazła sobie pretekst na to, żeby oddzielić tych, te inne dzieci. Bo przeszkadzało. Bo miała po prostu tyle problemów związanych z tym, bo to nie sądzę, że tylko względem nauki. Po prostu były pewnie pobicia tych dzieci, były wieczne kłótnie na przerwach. Więc sobie pomyśleliśmy, może oddzielimy po prostu inne wejście, inną klasę. To jest paranoiczne. I mają po prostu... To jest szkoła właśnie, jeżeli szkoła sobie nie radzi z uczniami, nie potrafi ich czegoś nauczyć. Ale oni nawet w polsku nie umieją mówić, to było słychać. Jak to dziecko. Ona mówiła jakby po polskiemu, nie po ale polsku. I skoro opuszczają mieszka... jedną trzecią tego, no, tych dni szkolnych, bo części w sumie... to oddzielne wejście nie. Ale z tym należałoby coś zrobić, bo one obniżają poziom w tych szkołach. I skoro nie radzą sobie z tym przejściem do następnych klas, no to no nie wiem, taka sytuacja nie jest normalna. Nie potrafią dobrze mówić po polsku, obniżają poziom, ale wielu Polaków nie potrafi też dobrze się wysłowić po polsku, ani są też przecież szkoły, gdzie wiele osób, normalnych Polaków, tak, nie z jakichś innych mniejszości, opuszcza lekcje też. To nie zależy, no, to jest właśnie tak. Ale możemy, ale rodzice, którzy nie mówią po polsku. No to skoro no nie mówią dobrze po polsku, to co ty robisz? To była mnie wyśników w Polsce, polskich, tak? Według mnie to wszystko, te dzieci polskie zostały nauczone tego w domu. To wszystko wywodzi się od rodziców. Rodziców czyli, że to jest moje, no nie wiem, dlaczego te dzieci polskie robiły dla nich w tej mniejszości, że one zostały uchodzone. Znaczy, to jest jakby religia. No, to jest taka to, jest. Jak się ma poprzez jakiś tam czas?